Jestem przekonany, że Zbigniew Ziobro i jego prokuratorzy mają tak głęboką wiedzę na temat obecnego układu rządzącego, że to już w tej chwili rzeczywiście paraliżuje i Kaczyńskiego, i cały ten obóz. Dla dobra Polski, jeśli nie można by stworzyć większości koalicyjnej rządzącej partii demokratycznych, to nie wolno dopuścić ani Konfederacji, ani Solidarnej Polski ponownie do władzy. Mamy sytuację, w której premier kompletnie nie panuje nad tym, co robi w Brukseli i co komunikuje swojemu obozowi politycznemu. Państwa gościem Marek Sawicki, były minister rolnictwa, obecnie poseł Koalicji Polskiej, PSL, PSL Koalicji Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze. PSL niezmiennie, tak, Koalicji Polskiej od czasu do czasu. Dzień. Od czasu do czasu? W sensie takim, aha, że ta koalicja nie jest czymś, co z PSL-em jest związane. Chciałby pan coś przekazać kolegom z Koalicji lat, Polskiej? Od 120 pośle? Lat, tylko to jest niestety twór nowy. Czym dlaczego niestety? Na szczęście. Naprawdę panu chyba chciałby coś przekazać kolegom z Koalicji dajmy Polskiej? Dajmy spokój. Przejdźmy do tematu. A wie pan, że jak ja już wyczułam krew, to nie popuszczę. Proszę bardzo. No nie, ale tak jakieś się zmiany szokują w samej... Nie, nie, nie. Myślę, że też sobota rada naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc ten kierunek budowania Koalicji Polskiej będzie potwierdzony. Skoro już przy koalicjach jesteśmy, chciałam później na ten temat, ale skoro już przy koalicjach, to ja zapytam pana wprost. Pan naprawdę serio myśli o tym, że może pan stworzyć, czy PSL może stworzyć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? Ostatnio pan to powiedział. Panie redaktor, naprawdę jestem ciągle obijany o rzeczy, które są z jednej strony mało realne, natomiast jeśli rozmawiamy w bardzo szerokim kontekście i w pytaniach o przyszłość Polski, to ja ciągle uważam, że jeśli stworzy się sytuacja powyborcza taka, że mamy partie demokratyczne, które nie mają większości i mamy sytuację, w której Kaczyński ma do wyboru, czy Konfederacja, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, to ja uważam, że dla dobra Polski nie można pozwolić na kolejne rządy Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Byliśmy w różnych koalicjach i potrafiliśmy swój kierunek i swój nurt zachować. Natomiast jestem dzisiaj coraz bardziej przekonany o tym, że partie demokratyczne na tyle wygrają wybory nadchodzące w 2023 roku, że nie będzie żadnej potrzeby rozważania i dyskusji o tym, czy można taką koalicję tworzyć. W przeciwieństwie do pana, Konfederacja wyklucza możliwość koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Otóż, pani redaktor, Konfederacja wyklucza, tylko jeśli pani przejrzy istotne głosowania w ciągu ostatnich 7 lat, to Konfederacja chwali się, że ma najmniejszy procent zbieżności głosowań z Prawem i Sprawiedliwością, bo taktycznie głosowania nieistotne głosują odwrotnie niż PiS. Natomiast głosowania, które dla Prawa i Sprawiedliwości są decydujące, zawsze PiS ma wsparcie Konfederacji. Więc co innego słowa, co innego. Ja uważam, że w polityce trzeba być także szczerym i trzeba, jeśli ma się własny pogląd i własne przekonania, to trzeba o nich mówić i trzeba je prezentować. Jak pan sobie wyobraża współpracę z ludźmi, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy, pod każdym względem? Jeszcze raz podkreślam, bo nie chcę tego wątku za bardzo ciągnąć. Dla dobra Polski, jeśli nie można by stworzyć większości koalicyjnej rządzącej partii demokratycznych, to nie wolno dopuścić ani Konfederacji, ani Solidarnej Polski ponownie do władzy. A Prawo i Sprawiedliwość można? Pani redaktor, jeszcze raz podkreślam, to wyborcy zdecydują o tym. No ale to gdyby, mówię. Gdyby ten spański scenariusz się ziścił, no to Prawo i Sprawiedliwość znów mogłoby rządzić. A gdyby okazało się, że nikt z nimi nie chce zrobić koalicji, to rządy mniejszościowym wiele nie zdziałają. Pani redaktor, chcę tylko powiedzieć o tym, że jeszcze raz podkreślam, to jest wyjątkowy warunek awaryjny, a nie warunek, który ktokolwiek rozsądny, także ja to jest pańskie stanowisko, czy polskiego stanowisko? To jest ludowego? Pani redaktor, ja naprawdę w polityce jestem długo i mam prawo analizować ale pewne rzeczy. Ale ja tego rzeczy. Panu absolutnie dlatego, ponieważ pan jest długo, ja pana traktuję jako poważną osobę. Nie jest to stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast jeśli rozmawiam z różnymi politykami, także spoza dzisiejszych, że tak powiem, salonów wiejskiej, to rozważamy różne warianty, jak zrobić, żeby Polski dalej nie psuć, bo Prawo i Sprawiedliwość jest tym środowiskiem politycznym, które to państwo do
doprowadza do ruiny, bo jeśli weźmiemy poszczególne elementy, czy związane z energetyką, czy związane z rolnictwem, czy związane z zadłużeniem państwa, czy związane ze służbą zdrowia, czy związane z edukacją, to na wszystkich polach w tej chwili mamy totalną klęskę, totalną porażkę. I ja mam nadzieję, że dzisiaj opozycja nie powinna się skupiać na wypowiedziach Sawickiego wariantowych, tylko powinna się skupić na tym, jak doprowadzić do sytuacji, w której opozycja demokratyczna ma co najmniej 60% w Sejmie parlamentarzystów, żeby odrzucać weto prezydenckie, a gdyby opozycja dobrze skonfigurowała listy wyborcze, o czym mówi także Kosiniak-Kamysz, a więc z jednej strony mamy środowiska lewicowo-liberalne, Platformy i Lewicy, z drugiej strony PSL, Koalicja Polska, środowiska centrowo-konserwatywne, to ja uważam, że to też daje możliwość zdobycia większości konstytucyjnej i wtedy możemy rzeczywiście w krótkim czasie naprawić państwo. Bez większości na odrzucenie weta prezydenckiego o szybkiej naprawie państwa nie będzie mowy, bo partie demokratyczne nie będą stosowały niedemokratycznych, niekonstytucyjnych metod urządzania państwa. No dobrze, kończę już ten wątek, tylko chcę wytłumaczyć, dlaczego pana o to pytam i tak drążę, bo no, pan sam powiedział, że ma w polityce doświadczenie, jest pan bardzo poważnym politykiem i jeżeli rozważa pan w ogóle taką możliwość, to proszę się nie dziwić, że ja jako dziennikarz o to pytam, o to też jako poważny polityk, który nazywa Prawo i Sprawiedliwość partią, która doprowadziła Polskę do ruiny, w ogóle jak panu się mieści w głowie współpraca z taką partią? Ewentualna, oczywiście, biorąc pod uwagę, że taki scenariusz by się ziścił. Jeszcze znaczy raz. Uważa pan, że PSL byłby w stanie powstrzymać przed dalszym psuciem państwa Jarosława Tak, panie redaktor, wielokrotnie żeśmy udowodnili w różnych konfiguracjach, że jesteśmy w stanie zablokować głupie pomysły. Więc złe rządzenie Polsko, gdyby PSL dzisiaj miało wpływ na decyzję Prawa i Sprawiedliwości, wielu złych decyzji by nie było. Natomiast widać wyraźnie, że jego koalicjanci, udawani koalicjanci, bo przecież to jest w końcu jeden klub Prawa i Sprawiedliwości, potrząsają szabelko na zewnątrz, ale jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, nie mają nic do powiedzenia. A to nie trzeba potrząsać szabelko, tylko trzeba... Te wszystkie najgorsze rzeczy, które się zdarzyły, to pańskim zdaniem, według pana opinii, to jest odpowiedzialność mniejszego koalicjanta, czyli Solidarnej Polski, a wcale nie Prawa i Sprawiedliwości? Nie, to jest odpowiedzialność bezpośrednio Jarosława Kaczyńskiego, który wykorzystał naiwność w mojej ocenie Solidarnej Polski, usłużność Solidarnej Polski i dzisiaj może część win za to psucie państwa zrzucać na Zbigniewa Ziobrę i Solidarną Polskę. Nigdy Kaczyński nie wziąłby Zbigniewa Ziobry do rządu po doświadczeniach lat 2005 i już wtedy psuciu systemu wymiaru sprawiedliwości, już wtedy angażowaniu całego państwa w jego prywatne, rodzinne rozgrywki. Nigdy poważny polityk, za jakiego należałoby wcześniej uważać Jarosława Kaczyńskiego, nie powinien takiego polityka wziąć do władzy i dać mu tak wielką pozycję. Bo minister sprawiedliwości i prokurator generalny to jest naprawdę pozycja większa niż niejednego wicepremiera w tym rządzie. A ponieważ Kaczyński ma dyktatorskie zapędy jednowładztwa, trochę powrotu do PRL-u, to dla niego taki właśnie Ziobro, który również podobnie myśli, jest rzeczywiście wygodnym partnerem i on go stosownie i dobrze używa. Dobrze w jego rozumieniu. Nie jest przypadkiem tak, że Kaczyński jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry w tym momencie i że właśnie dziś... wiele rzeczy typu KPO, typu... polityka klimatyczna to są właśnie dziś, pani redaktor, to mniej Kaczyński, jak cały obóz Prawa i Sprawiedliwości jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry, dlatego że Zbigniew Ziobro w odróżnieniu od pana Mariusza Kamińskiego ma dużo większy i sprawniejszy aparat zbierania informacji o wszystkich politykach i także funkcjonariuszach spółek Skarbu Państwa niż służby, które nadzoruje Mariusz Kamiński. Bo te służby już wielokrotnie pokazały, że one praktycznie w Polsce nie funkcjonują, nie istnieją. Częściej media informują o różnego rodzaju skandalach, a te służby post factum udają, że czymś się zajmują. Natomiast jestem przekonany, że Zbigniew Ziobro i jego prokuratorzy mają tak głęboką wiedzę na temat obecnego układu rządzącego, że to już w tej chwili rzeczywiście paraliżuje i Kaczyńskiego, i cały ten obóz. No dobrze, a pana zdaniem te pomysły legislacyjne to kwestie zabetonowania zarządów spółek, z czego się Prawo i Sprawiedliwość wczoraj wycofało. Kwestia powrotu tematu Lex Czarnek 2.0. O czym świadczy?
Jeśli chodzi o kwestię spółek, ja to troszkę inaczej interpretuję i nie tak jak cała opozycja, która twierdzi, że to była próba zabetonowania zarządów na kolejne 5 lat, bo zwróćmy uwagę, że rotacja w zarządach i w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez różnych bonzów Prawa i Sprawiedliwości jest ogromna. Tam często ludzie nie wytrzymują nawet jednego roku i są zmieniani, idą odprawy, bo przede wszystkim chodzi o doposażenie finansowe tych wszystkich uczestników tego procesu. I powołanie tej rady, oczywiście ono miało sens 2-3 lata temu, kiedy sam Kaczyński nie jest w stanie panować nad wymianą tych kadr, więc można było ustanowić takie ciało, które by sprawiało, że rzeczywiście będzie balansowało pomiędzy grupami interesów w PiS-ie i dawało pewną stabilizację tym spółkom. Natomiast okazało się, że ktoś to przekręcił i wysunął daleko w przód na okres 6 lat jeszcze, że tak powiem, po rządach PiS-u. No i to przede wszystkim zgenerowało te różne środowiska, że no jak to ale dzisiaj... Ale pana zdaniem ten projekt miał ręce i nogi w ogóle? Nie miał ręce i nóg. Nie, on miał ręce i nogi tylko w tym kontekście, że miał stabilizować wewnętrzne relacje pomiędzy poszczególnymi środowiskami w PiS-ie. Mhm. Miał to stabilizować, ale żeby nie wykupywali stołku spod siedzenia. Podobno żeby... za tym projektem stał Daniel Obajtek. Pana zdaniem to jest możliwe? W mojej ocenie za tym projektem stał bardziej Jacek Sasin, który niby odpowiada za całość spółek Skarbu Państwa, przecież Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale wiemy, że cały szereg spółek Skarbu Państwa jest powyprowadzana do poszczególnych innych ministrów. I tutaj widać wyraźnie, że Sasin, jakby nie mając nad tym wszystkim panowania, a jeszcze w swoim, że tak powiem, wewnętrznym środowisku i ministerstwie, mając różne grupy interesów, chciał stworzyć jakiś mechanizm, który to zabetonuje, no i nie udało się. Zresztą proszę sobie przypomnieć, to nie jest pierwszy taki pomysł idiotyczny, bo chociażby stworzenie metropolii warszawskiej, czy kwestie związane z problemami energetycznymi, to są pomysły Sasina, ale moje pytanie było bardziej ogólne, dotyczące, jak to kiedyś nazwał tutaj w programie Bogusław Grabowski, tej biegunki legislacyjnej i sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość wrzuca projekty, po czym zorientowało się, że to, co zrobiło, jest kompletnie bez sensu i się z tego wycofuje. Ale ta biegunka legislacyjna bierze się z tego, że poszczególne te środowiska wpadają na jakiś pomysł, mają w Sejmie pana marszałka Terleckiego, który ma listy podpisów in blanco posłów, które może podpiąć pod każdy projekt, i jeszcze Terlecki, nie konsultując z nikim, uzna, że danej grupie można ten projekt puścić, to on go puści. Puści go na zasadzie testowania 2-3 dni. Jak nie ma wielkiego oporu, to ten projekt idzie i jest legislowany. Jak jest opór, no to przecież on zawsze powie, o czym to znaczy? Jak to świadczy o jakości tworzenia prawa, panie ministrze? Jeżeli mamy po prostu podpisy in blanco posłów, które się pod odpowiednie projekty, o których oni nawet nie mają pojęcia, się podkłada. Znaczy to jest w ogóle zgodne z prawem, żeby coś takiego robić? To nie jest zgodne z prawem, to świadczy o tym, że akurat Prawo i Sprawiedliwość prawo ma za nic i dlatego wiele rzeczy i wiele spraw przeprowadziło niezgodnie z konstytucją, wbrew konstytucji, i stabilność prawa i sposób legislacji mają za nic. Przecież jeden z kamieni milowych, na które zgodził się Mateusz Morawiecki w Brukseli, to była kwestia legislacji. To on się zgodził. To nie kto inny jak Mateusz Morawiecki stwierdził i podpisał się pod tym, że w Polsce nie jest realizowana Karta Praw Podstawowych. I dzisiaj oni mają pretensje i oskarżają Ursulę von der Leyen i opozycję, że nie dopuszcza środków Krajowego Planu Odbudowy wieloletnich ram finansowych dla Polski, a sami nie realizują tego, co stwierdzili, pod czym się podpisali i co zaakceptowali. Tylko, panie ministrze, to jest jeszcze inna bajka. Ministrowie, była tutaj przed chwilą pani minister Moskwa, przedstawiciele bardzo ważni partii rządzącej patrzą w oczy dziennikarzom, w oko kamery i dzięki temu w oczy swoim wyborcom i mówią, my spełniliśmy kamienie milowe. Otóż pani redaktor, nie ma nic gorszego jak wielokrotnie powtarzane kłamstwo, bo kłamiący do niego się przyzwyczajają. Jasną rzeczą jest, ja bardzo proszę zaprosić tutaj chociażby profesora Gontarskiego, który wiele analiz na ten temat wykonał. Dokumenty podpisywane, negocjowane i podpisywane od stycznia 2020 roku przez Mateusza Morawieckiego były tak bardzo prounijne, że nawet Solidarna Polska nazywała je federalizacyjnymi.
W zakresie finansów to Morawiecki wymyślił zasoby własne Unii Europejskiej, żeby nie zwiększać składek członkowskich państw, to trzeba wprowadzić podatek od plastiku, podatek cyfrowy, podatek od przepływów kapitałowych, podatek od międzynarodowych korporacji. To był pomysł Mateusza Morawieckiego. On się na to zgodził. Następnie mechanizm warunkowości jeszcze w lipcu 2020 roku, 10 lipca był zapisany jako zagrożenie wypłaty, kiedy nastąpi naruszenie prawa w danym państwie, ale już w grudniowym zapisie, 6 miesięcy później, mamy, jeśli wystąpi podejrzenie naruszenia praworządności, a więc zostało to de facto... Dobrze, to chodzi mi o to kłamstwo. Panie ministrze, nie wypełniono kamieni milowych, chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości. Przecież cały czas o tym mówimy. Ale były też kwestie nie tylko z praworządnością związane, ale chociażby projekt ustawy dotyczący wiatraków. Tego też nie ma. Ale problem polega na tym, że Mateusz Morawiecki w Brukseli zobowiązał się do wszystkiego, co zostało podpisane i czego dzisiaj Bruksela od Polski wymaga. Ale robi to bez wiedzy pana zdaniem Jarosława Kaczyńskiego? W mojej ocenie jemu się wydawało, że ilość środków, jakie wynegocjował te 770 miliardów, tak przyćmi postrzeganie Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry, że dla uzyskania tych środków oni wybaczą Morawieckiemu te jego kłamstwa, które z jednej strony tam się zobowiązywał, a tu im tłumaczył, że takiego zobowiązania nie ma. Przecież do ostatniej chwili mechanizm warunkowości przez Morawieckiego tłumaczony w Sejmie wyglądał w taki oto sposób, że nie ma żadnego zobowiązania, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby Komisja Europejska wiązała wypłatę środków dla Polski z realizacją jakichkolwiek elementów tych kamieni milowych zapisanych w dokumentach, które Morawiecki akceptował, przecież nie wetował niczego. I teraz przypomina pani ustawę wiatrakową. No przecież leży w Sejmie od półtora roku projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego odmrażający. Kiedyś, panie ministrze. Tylko wczoraj wydaje się, że maski ostatecznie już spadły. Jest wypowiedź Jacka Sasina wspomnianego już przez pana dzisiaj, który mówi, że no te pieniądze by się przydały, ale bez nich dajemy sobie radę. To znaczy widać, że Prawo i Sprawiedliwość już się przyzwyczaiło i przyzwyczaja Polaków do tego, że te pieniądze nie są nam konieczne. Przed chwilą mówiliśmy o kłamstwie. Państwo, które w tym roku pożycza ponad 150 miliardów. W przyszłym roku będzie ponad 200 miliardów pożyczało pieniędzy po to, żeby łatać bieżące dziury. Mówi, że 770 miliardów złotych, że poradzimy bez tego. Nie są Polsce potrzebne i my sobie bez tego poradzimy. No jeśli jeszcze dwa lata temu nasze papiery dłużne były oceniane, ich rentowność na 1,5-2%, a w tej chwili już ponad 9%, to my sobie nie poradzimy. No dobrze, i to powinien wiedzieć i Jacek Sasin, i to powinna wiedzieć minister finansów, ale to przede wszystkim powinien wiedzieć premier. Mamy sytuację, w której premier kompletnie nie panuje nad tym, co robi w Brukseli i co komunikuje swojemu obozowi politycznemu. No dobrze, tylko teraz pytanie, jakie będą tego, panie ministrze, konsekwencje? Także w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość gra z Komisją Europejską tak, a nie inaczej. Do czego pana zdaniem tak naprawdę dąży PiS? W mojej ocenie sposób. PiS idzie drogą brytyjską i mimo, że zapewnia, że jest za członkostwem w Unii Europejskiej, wszystkie te działania, które prowadzi łącznie z tymi kłamstwami, które codziennie powtarzają w zakresie rzekomej realizacji kamieni milowych, mają doprowadzić do tego, że to nie my jesteśmy winni jako PiS, jako rządzący niechęci do tych unijnych pieniędzy, to podła Unia Europejska nie chce nam ich dać. No a ta ciągła ich retoryka, dzisiaj też słyszałem wypowiedź chociażby pana Bielana, że to opozycja w Parlamencie Europejskim utrudnia pozyskanie pieniędzy dla Sejmu, to europarlamentarzysta powinien wiedzieć, że Parlament Europejski jest tylko ciałem opiniującym. Że ale decyzje... komisarz, przepraszam, jest z Prawa i Sprawiedliwości. Ja wam chcę to powiedzieć, że decyzję podejmuje Rada Europejska, a tam nas reprezentuje Mateusz Morawiecki, a decyzję przygotowuje Komisja Europejska i tam jest wybitny prawnik Janusz Wojciechowski. No więc to nie jest tak, że Unia Europejska to jest... Że Unia Europejska to jest jakieś wyimaginowane zewnętrzne ciało, jak to mówił pan prezydent Andrzej Duda. Nie, my je współtworzymy. Tam są nasi wybitni przedstawiciele. Pan Mateusz Morawiecki i pan Janusz Wojciechowski. Mówię wybitni, bo mam szacunek dobrze, dla idziemy drogą, urzędu. Prawo i Sprawiedliwość chce iść drogą brytyjską, albo idzie już drogą brytyjską, czyli rozumiem, że według pana PiS chce znaleźć się, albo znaleźć Polskę poza strukturami unijnymi, tak? Znaczy polexit po prostu. Tylko pytanie, jak to czytać?
Panie ministrze, w obecnej sytuacji, w sytuacji wojny w Ukrainie, w sytuacji, kiedy my powinniśmy tworzyć sojusze nie tylko w ramach NATO, ale także Unii Europejskiej. O tym mówią wszyscy. No więc, panie redaktor, pan Jarosław Kaczyński jeździ po całej Polsce i oskarża opozycję o proniemieckość, natomiast wszystkie działania, które są realizowane w Polsce przez obecnie rządzących, a więc skłócenie nas z Unią Europejską, niechęć do unijnych pieniędzy, brak zmian i postawy w zakresie samowystarczalności energetycznej, bo ja ciągle powtarzam, że Polska może odbudować suwerenność energetyczną pod warunkiem, że PiS zostanie odsunięty od władzy. Bo PiS ma ogromną niechęć do tego, żeby na energii odnawialnej zarabiali na dole jej producenci, przede wszystkim rolnicy. Bo jeśli dzisiaj ja słyszę od jednego z polityków PiS-u, że rolnicy mają produkować tylko pelet do ciepłowni miejskich, a nie produkować bezpośrednio biogaz czy prąd elektryczny, a więc produkt finalny, który jest zdecydowanie droższy, to widać, że po raz kolejny chcą oskubać tę grupę zawodową i sprowadzić ich do roli producentów surowca. A oni mogą produkować ten produkt finalny, więc energię, gaz, który może być używany jako normalnie gaz komunalny. Więc tutaj jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić. Działania PiS-u wpisują się w rosyjską doktrynę uzależnienia Europy od surowców energetycznych, ropy i gazu, które wcześniej pochodziły z Rosji. Tak samo było z węglem. No pani redaktor, za czasów PiS-u wydobycie węgla spadło o 20 milionów ton, a wzrósł import z Rosji z 5 niecałych milionów ton w roku 2015 do ponad prawie 13 milionów ton w roku 2018. To są fakty i można różne rzeczy opowiadać, można wszystkich o wszystko oskarżać, ale pewne fakty gospodarcze, ekonomiczne trzeba zwyczajnie ze sobą kojarzyć. No dobrze, tylko znowu pytanie, czy uda się tę sytuację jeszcze odkręcić? Tak, uda się odkręcić, bo nawet ta informacja Jacka Sasina, że w 1933 roku powstanie w Polsce wielka siłownia jądrowa, to po pierwsze nie powstanie w 1930, tylko... Wierzy pan w te zapowiedzi, że pani Moskwa z panem Sasinem przywieźli... Ja w zapowiedzi pana Jacka Sasina w ogóle nie wierzę, więc informuję, że nawet jeśli by, to nie wcześniej jak w roku 2040, a do tego czasu trzeba jeszcze te 17 lat przetrwać. Problem polega na tym, że większość kotłów energetycznych węglowych kończą im się resursy na używanie i trzeba będzie je poddać głębokim remontom, a zastępczych mocy nie mamy. I nadal mamy zablokowane inwestycje w energetykę odnawialną. Nic się nie robi w zakresie inwestycji w biogazownie, nic się nie robi w zakresie inwestycji w wiatraki na lądzie, a wczoraj mieliśmy w Sejmie ustawę o ułatwieniach w inwestycjach tego offshore'u i w energetyki wiatrowej na Bałtyku. Tylko pani redaktor, jeśli mamy zbudować tam farmę wiatrową 17 giga, czyli 1/3 naszej mocy, a my nie mamy żadnej linii sieci przesyłowej tego prądu to, z morza na o czym mówiliśmy. Pan mówi, że ma pan nadzieję na to, że opozycja w przyszłym roku przejmie władzę i że będzie to przewaga na tyle silna, że będzie można nawet odrzucać weto prezydenckie. Tylko teraz pytanie, czy to nie jest pana zdaniem tak, jak już niektórzy twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na przeczekanie w opozycji? Roku, dwóch, ponieważ każdy, kto przejmie władzę w roku 2023, nie udźwignie ciężaru tego, z czym będzie miał do czynienia po rządach Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku. Panie redaktor, nie ma takich ciężarów, których Polacy by nie udźwignęli i po większych zniszczeniach stawaliśmy na nogi, żeśmy się odbudowywali. Okej, tylko pytanie, czy Polacy nie będą oskarżać opozycji, która przejmie władzę za to, że jest trudno i ciężko. Jeśli opozycja szybko podejmie decyzję i tak jak powiedziałem, zmieni, odbuduje suwerenność energetyczną, bo żywnościowo nadal jeszcze... Ale tego się nie da zrobić w krótkiej perspektywie. W mojej ocenie w ciągu 3-5 lat można to odbudować. No 3-5, tylko pytanie, czy wtedy opozycja będzie miała tyle czasu? Wydaje mi się, że będzie miała tyle czasu, natomiast trzeba także zbudować na nowo system edukacji. No to, co dzisiaj mamy w Sejmie, te słynne Lex Czarnek. Ja mówiłem tu pani w programie, że wtedy, kiedy mieliśmy doświadczenia z pierwszego roku COVID-u, trzeba było usiąść wspólnie, opozycja z rządzącymi i mówić o reformie edukacji w takim oto obszarze, że mamy równorzędne 3 systemy nauczania. Stacjonarny, hybrydowy i domowy. Co oni chcieli zrobić? Oni w tej chwili chcieli wyrzucić system domowy, który w ciągu ostatniego roku podwoił liczbę uczniów korzystających z tego systemu. Wyrzucić w powietrze nauczanie domowe. A nie potrafią sobie poradzić z podstawowymi patologiami, które do szkół wchodzą. A czemu pana zdaniem Lex Czarnek wróciło?
W mojej ocenie no to są ambicje personalne poszczególnych osób. No, znów ja chcę postawić na swoje, bo ja Czarnek chcę postawić na swoje. Ja Jacek Sasin chcę postawić na swoje. Ja Zbyszek Ziobro nie dopuszczam czterech sędziów, których nie lubię do orzekania. Nieważne, że nie mamy 770 miliardów złotych wynegocjowanych przez Morawieckiego, bo ja Zbyszek Ziobro nie lubię tych czterech sędziów, tak jak nie lubię lekarza, który popełnił błąd przy leczeniu mego Panie ministrze, krótko na koniec. Takie właściwie podsumowujące pytanie od naszej widzki, pani Eli. Ona takie filozoficzne pytanie dość zadała, słuchając nas chyba. Ile razy można się odbudowywać? Za każdym razem to jest tak jak w Ewangelii. Ile razy można upaść, tyle razy można się odbudować. Marek Sawicki, były minister rolnictwa PSL Koalicja Polska. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za wizytę u nas w studiu.